Witam Cię, Jacku. No cześć, Robert, cześć. Znów na odległość. Tak, na odległość. Mamy parę tematów dotyczących Polski, dumy, słowiańszczyzny. Znasz to pojęcie PAW narodów? Znam, tylko co to ma wspólnego z orłem? No wiesz, PAW to taki dumny ptak, ale jednak raczej za klatką, w klatce, trzymany, hodowany. A orzeł? No, orzeł potrafi latać wysoko. No i teraz co? My nie jesteśmy ani w tej chwili orłem, ani pawiem, tak prawdę mówiąc. I teraz w którym kierunku chcielibyśmy pójść? Bo zaczynając od naszego godła, ja w ogóle muszę troszeczkę wprowadzić tutaj swojej dygresji, ponieważ ja uważam, że nie powinniśmy tak wzorem rzymskim promować tego orła, tak wiesz, że to taka duma i tak dalej. Popatrz, ile razy był zmieniany od Mieszka, gdzie chyba pierwszy raz się pojawił. A sama symbolika nas nie uratuje, bo widziałeś ostatnio 11 listopada, no były orły, były flagi i co z tego wyszło. Także to nie... Może ja bym na symbolice aż tak mocno nie polegał, natomiast jeżeli chcesz zastosować alegorię, no to orłem już dawno przestaliśmy być, tak? Nie ze swojej winy. No ale niestety tak nas zmiażdżono, że właściwie to bardziej wrona jest w tej chwili w koronie niż orzeł, tak prawdę mówiąc. No pod tym butem anglosaskim jesteśmy praktycznie ho, 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 a może i dłużej, bo... Butem. Bo tej niepodległości to ile mieliśmy? No kilkanaście lat, 18 do 35, do 30. No więc właśnie widzisz, ogarnia mnie pusty śmiech, jak rok temu bodajże jakieś hasła ktoś promował, że 100 lat niepodległości obchodzimy. Jakiej niepodległości? Ludzie, obudźcie się. Jesteśmy jak nie pod rosyjskim butem, to anglosaskim, a w tej chwili amerykańskim, czyli też właściwie anglosaskim, czy może nawet innej nacji. My powinniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, jakim narodem byliśmy, bo w tej chwili to już właściwie nikt nie zwraca na nas uwagi, bo zgodnie z tym, co jeden polityk powiedział, że Polska istnieje tylko teoretycznie, no to niestety należy się zgodzić, co nie znaczy, że nie można tego odbudować z drugiej strony. Więc jak nie ci, to tamci i ciągle coś. W tej chwili planuje nam się Polin. To moim zdaniem to są sytuacje, w których my cały czas się zakurczamy. Cały czas nas się traktuje jak... jakiś mały narodek, nawet wiesz co, programowanie podświadome od przedszkoli idzie, kto ty jesteś, Polak mały. Czemu mały? Wszystkie narody, no wszystkie może nie, ale większość narodów promuje się, stosuje autopromocję, a my autodeprecjację. Tak jakby ktoś te wierszyki układał na zamówienie kogoś innego, na pewno nie Polaków. Podobnie jest z naszym hymnem narodowym, który powinien być moim zdaniem całkowicie zmieniony, bo on nie kształtuje dumy narodowej. Ta duma po prostu jest cały czas zakurczana i deptana. Tak, takie jest moje zdanie. A my powinniśmy się odnieść do naszych korzeni, szczególnie korzeni przedchrześcijańskich, bo chrześcijaństwo, które zostało wprowadzone w Polsce wręcz siłą, jest winne przede wszystkim gro tych naszych nieszczęść jest przez wprowadzenie chrześcijaństwa. I wmawia się nam jakąś historię, która jest też zakurczona. Promuje się jakiegoś Sienkiewicza, który wypisuje beletrystykę, którą później uważa się za historię. Obnaża się takie fakty, na przykład jak potop szwedzki i robi się z tego, tu też odnoszę się do Sienkiewicza, robi się z tego wielkie halo, żeby nie powiedzieć ajwaj, bo może tak będziemy niebawem mówić. Podczas kiedy
nie zwraca się uwagi na to, że wielkie nadzieje pokładała szlachta polska w Gustawie, ówczesnym królu szwedzkim, żeby jak najszybciej wprowadzić w Polsce protestantyzm, który promował bogactwo, obfitość i był odłamem chrześcijaństwa, który nie dał się tak zmanipulować, tak jak Kościół rzymski. Czyli te promocje Kościoła rzymskiego, ciągle memento mori, bieda, no to są akurat algorytmy, które tu są najmniej potrzebne. Ja jak wiesz i widzowie nasi wiedzą, nie jestem promotorem w ogóle chrześcijaństwa, bo uważam, że nauki Jezusa zostały zniszczone przez chrześcijaństwo i należałoby bardziej zwrócić się ku prawdziwym naukom tego wielkiego człowieka, a nie religią. Ale taki właśnie fakt, że nie do końca odkrywana jest przed nami historia, czyli te meandry właściwie polityczno-gospodarcze, które w tamtym czasie były, no to wszyscy, którzy skończyli co najmniej szóstą klasę podstawówki, wiedzą, że Szwedzi na nas napadli. Ale jakie były powody, o co tu chodziło i jakie były rozgrywki na salonach, no to już historia tego przed nami nie obnaża, a powinna, bo to jest dużo głębsze. Ja nie twierdzę, czy to jest dobre czy złe, bo ja staram się odchodzić w ogóle od tego rodzaju ocen, tylko nie przedstawia nam całości. No i znowu zwycięzcy piszą historię, czyli Watykan, i swoją wersję tutaj publikuje za pomocą gry i piórka Sienkiewicza. No. To tak tytułem wstępu. Gdybyśmy się cofnęli do Polski, która nie była skażona tą kiłą chrześcijaństwa, to zobaczylibyśmy inny obraz naszego państwa, dużo większego, dużo mocniejszego, zwartego, dobrze zorganizowanego i bogatego. A w tej chwili zostały szczątki z tego i ta duma narodowa budowana na tych szczątkach, ona może nie mieć solidnego fundamentu. Powinniśmy poszukać dalej, tam gdzie ten solidny fundament jest, u naszych przodków. Tak mi się wydaje. Powinniśmy tu pogrzebać, a historycy śpią. Wiesz, no jeśli chodzi o spory dotyczące religii, to chrześcijaństwo z jednej strony jak walec rozwaliło dokumentnie wszystko po swojej drodze, z drugiej strony też jednak spowodowało, że pewne wartości przetrwały. Ja bym tutaj nie był aż taki bardzo, powiedziałbym, ortodoksyjny i powiedział w ten sposób, że jeśli chodzi o hierarchię i jakby sam biznes, to rzeczywiście to jest tak duży problem, że w tej chwili sam zresztą wiesz, co się dzieje w kościele, tam mają tyle swoich kłopotów, że muszą w końcu posprzątać tą stajnię Augiasza, ale proponowałbym bardziej zastanowić się nad tym. I polecam ten sam styl sprzątania. Tej stajni Augiasza. No niestety wiesz, wiemy doskonale, co się dzieje, wystarczy sobie poczytać nagłówki głównych portali i tam no aż kipi od takich informacji. Ale wróćmy do tego, co możemy zrobić, bo wiesz, powiedziałeś, że no, tym pawiem czujemy się tak trochę na wyrost. Refleksji i autorefleksji nie widać, a właściwie podzieleni zostaliśmy tak dokumentnie, że ciężko no, po prostu poszukać tych korzeni, na czym się oprzeć. Czyli co nam zostaje? Skok skok na lotni i udawanie orła, czy też poszukanie troszeczkę innych... Lot na plecach, żeby tego nie widzieć. Wiesz, no, chciałbym nawiązać do tego, co powiedziałeś, bo nasze korzenie to są korzenie, no jednak przynajmniej nawet tak oficjalna historia mówi słowiańskie. Czy tu jest jakaś nadzieja, żebyśmy w tym kierunku poszli? Ja bym porzucił nadzieję, tylko zaczął kontakty, bo w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji politycznej, w której nasze rządy, wszystkie od wielkiej zmiany,
poobrażały się na wszystkie opcje, na wschód, na zachód, ci tamtych to tamtych. W tej chwili aktualnie jest odwrócenie się plecami do wschodu, który po pierwsze jest bardzo chłonnym rynkiem, po drugie super byśmy się dogadali, zawsze byliśmy dobrze dogadani. I gdyby nie wystąpił po drodze układ jałtański i późniejszy wyzysk, czyli właściwie okupacja, no, nazywajmy sprawę po imieniu, ze strony Związku Radzieckiego, tak właściwie Moskwy, bo tu nie chodzi o Związek Radziecki, to był twór sztuczny, tak samo jak Stany Zjednoczone, to są też Związek Republik Amerykańskich, można by było powiedzieć. To są dwa podobne twory, gdzie zastosowano dwa różne doświadczenia, co będzie lepsze w zarządzaniu społeczeństwem. Wielokrotnie o tym wspomniałem. Natomiast jeżeli byśmy popatrzyli za wschodnią granicę i zobaczyli korzyści, które tam stamtąd płyną, chociażby korzyści związane z bezpieczeństwem, bo przecież ten układ, który został po rozpadzie Związku Radzieckiego, on się bardzo dobrze i sensownie pozbierał, tak naprawdę. Bo tak, Rosja nawiązała dobre stosunki na przykład z Chinami, z Brazylią. Wiemy, że Chiny będą po wielkich przemianach, jakkolwiek one będą tutaj wyglądać, będą wiodły prym gospodarczy to na 100% na świecie, bo to jest nie do uniknięcia, ponieważ wszyscy są winni Chińczykom jakieś pieniądze. Być może dlatego te pieniądze tak szybko chcą zdemontować, bo to może w jakiś sposób tam im pomóc w uregulowaniu tych spłat, a być może zawiązać jakiś nowy układ gospodarczo-polityczny z Chinami. No ale spójrzmy jednak na ten wschód. Bardzo mocna pozycja polityczno-militarna Rosjan. Do tego dość ciepłe stosunki z Chinami, z Brazylią, która zaczyna się wyłamywać z chociażby z takich kleszczy, gdzie w Brazylii próbowano pozbawić ludzi żywności poprzez powszechne wręcz stosowanie glifosatu i jak wiemy Brazylijczycy Monsanto wywalili ze swojego kraju, zakazali im tam działalności. Jak dalej sprawy poszły, to nie obserwowałem. Mam nadzieję, że jakoś Brazylijczycy przez najbliższe lata podniosą swoje gleby i doprowadzą do bezpieczeństwa żywności, ale powinniśmy brać takie przykłady. A my bierzemy przykłady z rozpadającej się Europy, której praktycznie już nie ma. Europy już nie ma, Europa już się rozpadła. I nie będzie tam żadnego białego człowieka. I ze Stanów Zjednoczonych, które są bankrutem. I teraz my otwieramy się na właściwie żywe trupy, które chcą tutaj się zwalić nam na nasze żyzne ziemie, wydobywać nasze minerały i mieszkać w naszych domach, bo jak wprowadzą kolejny kryzys gospodarczy, to ludzie będą tych domów się pozbywać, bo nie będą mieli już zapasu żadnego, ani możliwości zarabiania na kolejne raty. Te wszystkie biegi po bankowe pożyczki hipoteczne, te wyścigi, to, że tak łatwo było uzyskać kredyt w Polsce, plus jeszcze sprawa związana z kredytem w obcych walutach, a zwłaszcza w franku szwajcarskim, to wszystko zostało genialnie wręcz przygotowane. I teraz oni sobie zamkną gospodarkę. No, na razie mówią, że nie będzie żaden lockdown, coś tam, żadnej kwarantanny narodowej. To są zawodowi kłamcy. Oni żyją z kłamstwa, więc oni dochodzą do perfekcji. Jeżeli ktoś, słuchając telewizji, ma nadzieję, że to jest prawda, lub czytając gazety internetowe głównego ścieku, no to musi czytać to odwrotnie. Jeżeli ktoś przedstawia, że tak jest, to znaczy, że na pewno będzie inaczej. Bo to, jak wspomniałem kiedyś, nie są nawet aktorzy, nawet nie kiepscy. To są po prostu zawodowi kłamcy. Tak jak mamy zawodowych morderców i w tej chwili szkoli się zawodowych morderców w kitlach,
tak, oni są zawodowymi kłamcami, więc jeżeli coś mówią, że będzie, to na pewno tego nie będzie. A jak mówią, że czegoś nie będzie, to na pewno to będzie. Bo oni z tego żyją. Dostali już swoje wypłaty, pobudowali sobie swoje chatki, swoje schrony i mają wszystko gdzieś. Są po prostu sprzedajne kury. No i trzeba to tak nazwać. Bo nie da się po prostu inaczej. No więc... Jeżeli, wracając do głównego wątku, jeżeli zwrócimy uwagę na nowy układ sił na świecie, to powinniśmy wbrew całej opinii, którą kształtuje mainstream, zwrócić uwagę zwłaszcza na naszych braci, na słowiańszczyznę, na to, że w tej chwili dzieje się na Białorusi dokładnie to samo, co działo się na Ukrainie. Nie zdziwiłbym się, gdyby jedna i ta sama firma PR-owa to organizowała. Na to, że Rosja, że ta Brazylia, że te Chiny, tam powinniśmy szukać. Popatrzmy na Bałkany. Porozwalano Bałkany dokumentnie w XX wieku, ale one się z powrotem podniosły i jest tam całkiem, powiedzmy, że przyjemnie i rzeźko. Słowacy, popatrzmy na Słowaków. Wielkie halo było ostatnio, bo się podniósł medialny szum, że Słowacy wprowadzają stan wojenny i będą wszystkich absolutnie obywateli testować. No więc wiele komentarzy, w tym także mój był taki bardzo ostrożny, że no, coś się tutaj zaczyna dziać dziwnego, a dzisiaj przeczytałem, że Słowacy zrezygnowali z testów PCR, wykonali inne testy i mimo tego, że ten przymus badań był podobno powszechny, mnie tam nie było, więc nie mam obserwacji bezpośredniej, zresztą trudno by było, to udowodnili, że te testy PCR to są o kant kuli potłuc, więc jednocześnie nam się wydawało, że dzieje się coś bardzo złego, a wyszło z tego coś dobrego, bo przynajmniej mamy wiadomość, czego nie robić. I czy teraz Słowacy dalej będą w ogóle wykazali, że 90% tych testów myli się, podaje błędne wyniki w porównaniu z tym, co oni zastosowali. Także może powinniśmy popatrzeć bardziej szczegółowo, tak samo jak podałem przykład z Sienkiewiczem. Podaje się nam wycinek rzeczywistości, który jest odpowiednio ubarwiony, żeby uzasadnić historię, która służy zniewoleniu naszego państwa i zwróceniu naszych złożonych rąk w kierunku Watykanu, a nie patrzy się na inne elementy. Tak jak mówię, nie oceniam tego. Podobnie teraz patrzymy na Słowaków, na sytuację i zakładamy, że jeżeli już rząd, wojsko testuje masowo ludzi, to jest to jakieś zagrożenie. Okazało się, że przy okazji wyszło z tego coś dobrego. Powinniśmy patrzeć na całe spektrum sprawy. Jakkolwiek jest to trudne i wymaga zaangażowania, czyli lepsi w tym będą redaktorzy śledczy albo jakiś korespondent za naszą południową granicą, no ale wygląda na to, że to nie do końca tak jest, jak my żeśmy się tego obawiali. Zobaczymy, bo w ślad za Słowakami poszli Czesi, zobaczymy, co u nich będzie. No trzeba poczekać chwilę, żeby ta ocena była pełna i pozbierać dane. Natomiast jeśli chodzi o samą słowiańszczyznę, powracając do trzonu tego tematu, no to mamy dalej całe Bałkany. Przecież my mówimy prawie jednym językiem. My wszyscy się rozumiemy. My mamy podobną kulturę, my mamy podobne zwyczaje. My byśmy stworzyli gospodarkę, która nie miałaby w sobie równych. Jeżeli byśmy żyli w pokoju i nie obrażali się na zaszłości historyczne, bo ja nie widzę takiego powodu, tylko realnie podchodząc do zagadnień gospodarczo-politycznych, no to wybór między Zachodem a Wschodem staje się oczywisty. Nie wiem, kto jeszcze mógłby w ogóle pomyśleć, że my chcielibyśmy i mamy jakiekolwiek interesy z Unią Europejską. To Unia Europejska zajmuje nowe tereny, ponieważ potrzebuje nowych odbiorców na upchanie swoich towarów,
oraz potrzebuje wrogich przejęć przedsiębiorstw coraz nowszych i minerałów, i kopalni tym samym i musimy patrzeć na takie zjawiska. Nam Unia jest potrzebna jak w dupie zęby, tak naprawdę. Powinniśmy uruchomić jednak dekret z 39 i unieważnić wszystkie umowy i pozbyć się tego wrzoda, bo to tylko pijawka. I rozmawiać z sensownymi narodami, z którymi łączy nas kultura, z którymi łączy nas już sieć gospodarcza od dawien dawna, w tym ten wycinek ponad pół wieku, gdzie byliśmy okradani, on także prowadzi do pewnych doświadczeń, więc zamiast się obrażać na to, że akurat Żydokomuna, która w ówczesnym czasie tam panowała, no bo przecież to nie Rosjanie nas okradali. I zwróćmy w końcu na to uwagę. Jeżeli jakiś kretyn jeden z drugim w telewizorni występuje i mówi, że się obraża na Rosjan, no to ja pytam, a czy on ich zna w ogóle? Bo to o to chodzi. I naród jeszcze przeciwstawia przeciwko swoim braciom. A kogo nam sprowadza? No to wszyscy wiemy. Widzisz, Jacku, tu jest bardzo ważny temat, który podjąłeś. To jest to, że to elity z elitami dogadały się kosztem różnych narodów, żeby je skłócić, podzielić, wrzucić mnóstwo takich niezdrowych elementów pomiędzy nimi i doprowadzić do tego, że w tej chwili ciężko nawet znaleźć taką płaszczyznę porozumienia. Ale jak pojedziemy i dłużej posiedzimy, no to praktycznie wszędzie w tych krajach, o których wspominałeś, to jak ludzie wracając w czasów, to mówią, no rewelacyjnie, fajni ludzie, można się porozumieć, praktycznie no, bardzo podobny język, podobna kultura, to wszystko są zbliżone rzeczy. A jeśli chodzi o samo rozgrywanie w Unii Europejskiej, to wiadomo, że to jest w tej chwili monokultura niemiecka, która z pozoru jest uzależniona od zagranicznego kapitału, ale to wszystko są znacznie połączone. Tak, my powinniśmy zacząć tworzyć nowe oddolne struktury, które są przygotowane do przejęcia władzy, do budowy takiej demokracji, która byłaby kontrolowana poprzez efekty i przez ludzi, ale za pomocą efektów, pomiaru efektywności działań politycznych i gospodarczych. I te struktury powinny nawiązywać już w tej chwili kontakty z innymi Słowianami i zaczynać na razie, myślę, że to by był dobry początek, wysyłać tam sygnały, że my porzucamy wszelkie waśnie, które były do tej pory i że chcemy żyć w pokoju i w obfitości. I że mamy taką szansę, jeżeli z powrotem się połączymy w Unię, czy też w Konfederację Lechicką, to stanowimy potężną siłę gospodarczą, potężną siłę również militarną w związku z tym, ponieważ za naszą wschodnią granicą możemy upatrywać czegoś, czego nie mamy my, ponieważ nas rozbrojono. Więc powracając do tej myśli, która jest historycznie już udowodniona wystarczająco, to powinniśmy zorganizować ruchy oddolne tak, żeby zakończyć te historyczne waśnie i wyrwać z naszych serc te zadry, te kolce, które są pielęgnowane przez zachowanie ludzi, którzy uzurpują sobie prawo do rządzenia naszym krajem. Następnie należałoby spowodować przeciek tych sytuacji i wyraźne sugestie do ludzi, którzy będą na jakichś stanowiskach w krajach słowiańskich, że tego typu chęć narodu jest tutaj głęboko zakorzeniona
i że będzie można z nami współpracować w momencie, kiedy polskojęzyczny rząd stąd po prostu odejdzie tym lub innym sposobem. I być może moglibyśmy w konsekwencji, tylko że to niestety skala problemu jest ogromna i skala czasu może być w związku z tym duża. Nie wiem, czy my tyle czasu będziemy mieli. Ale mimo to takie próby należałoby podjąć, jeżeli ktoś na takiej stopie kontakty z naszymi braćmi ma. I zasugerować, i być może moglibyśmy otrzymać jakąś wyraźną pomoc od tych narodów i od rządów tych narodów do tego, żeby w końcu obnażyć prawdę, że ten rząd w Polsce nie jest polski. On tylko mówi po polsku i przyjął polskie nazwiska i że należy go stąd wypędzić po prostu najzwyczajniej w świecie i powrócić do starej naszej zdrowej tradycji, gdzie człowiek widział w człowieku człowieka. Po prostu najzwyczajniej w świecie. Tak bym to widział. Tak, zgadzam się z tobą, tylko wiesz, jeden problem, taki najważniejszy problem, który ja widzę, to jest to, że te rządy w tych krajach słowiańskich, ościennych, one też do końca nie są suwerenne. My jednak gdzieś tam w całym tym matryksowym systemie jesteśmy niewolnikiem tego układu i no, to nie rządy rządzą, a nie narody, i w związku z tym sygnały oddolne jak najbardziej. To ma sens, przygotowanie, pokazywanie. Dlatego oddolne. Tak, tylko oddolne, bo tutaj jest jakby jedyna szansa realna, żeby szły takie informacje. Też nie wiem, czy używam nomenklatury Imperium albo Królestwo Lechickie, raczej może, nie wiem, Wspólnota Słowiańska, to będzie chyba lepiej. Byliśmy cesarstwem, nie byliśmy królestwem. Cesarstwem, tak, tak, tak. Później byliśmy, ale początkowo. Czyli to było... To była Konfederacja Królestw. To ta konfederacja, lepiej brzmi ze względu na to, że wiesz, znowu będziemy się puszyli jak paw, a okaże się, że w tym momencie to my mamy największy problem, bo jesteśmy oceniani bardzo nisko i troszeczkę czasu musi upłynąć, zanim rzeczywiście ten sygnał dotrze do tych społeczeństw, że my przestaliśmy jakby puszyć się, rozdrapywać rany historyczne, tylko realnie bierzemy się do pracy. A większość tych narodów jednak jest bardziej zwartych i oni po prostu mają mniejszy bałagan. Są po prostu mniejszymi krajami i nie były do tej pory tak mocno uciskane, tak jak no, nasz taki kraj, który jest między młotem a kowadłem, a właściwie to między dwoma młotami, bo bądźmy szczerzy, ta władza w Rosji, to ona też jest bardzo, bardzo mocno nastawiona na wyzysk tych Słowian, bo tam w rzeczywistości to od XVIII wieku nie do końca mamy do czynienia z tym, że to rządzą tylko i wyłącznie Słowianie. No od Romanowów, tak, ale to widzisz, to też oni powinni się o tym dowiedzieć, bo jeżeli my chcielibyśmy odzyskać władzę nad naszym krajem i decydować o sobie, w wyniku zastosowania takiego modelu demokracji bezpośredniej, może nie tyle bezpośredniej, oddolnej, bo tutaj będzie to przy tak dużym narodzie troszeczkę trudne, więc trzeba ten sposób dopracować i takie projekty już są, ja już je poznałem, zapoznałem się z nimi i jestem pod wrażeniem. To już jest dużo rzeczy gotowych w naszym kraju. Jest konstrukcja pieniądza oparta na parytecie innym niż do tej pory i doskonale przygotowana. Jest przygotowana właśnie tego rodzaju demokracja, nazwijmy to roboczo oddolna. Są przygotowane różnego rodzaju rozwiązania gospodarcze, w tym także nawiązanie kontaktów z krajami, w których zdecydowanie lepsze interesy będziemy robić niż z Unią Europejską. Znaczy, że z Unią Europejską nie robimy żadnych interesów. No. Tak naprawdę. To są antyinteresy. No wiesz, więc mnóstwo ludzi już w tej chwili jest przygotowanych na to, żeby te swoje projekty wdrażać i ulepszać, bo one są plastyczne, one są, nie mają natury twardej, dostosowują się i są łatwe do korekcji przy wprowadzaniu.
i taką plastyczność musimy na przyszłość wykazać. Natomiast w tej chwili takiej plastyczności nie ma w ogóle. Przeciwnie, są to struktury hierarchiczne, pionowe, odgórne i skostniałe. A czy nam się to uda? Jeżeli by nam się udało, to zwróć uwagę, Robert, nie da się tego utrzymać na dłuższą metę w tajemnicy. Te narody będą się przyglądać nam i jak my żeśmy to zrobili i będą chciały pójść za nami. I wtedy już nie będzie żartów i jeżeli ktoś nie będzie sprawdzał się na stołkach, to musi zacząć po prostu szukać innego zajęcia, a właściwie radziłbym schronienia. To patrząc się na to tak z oczami praktyka, czy już w tej chwili można wdrożyć pewne jakieś tam procedury, nie wiem, formuły, które umożliwiłyby nam łatwiejsze porozumienie na przyszłości? Czy generalnie, nie wiem, no jest sporo grup tych słowiańskich, ja wiesz, tam słyszę, tu się miesza, tam się miesza. Ale to mówisz międzynarodowo, przepraszam? Tak, międzynarodowo. Międzynarodowo, ze względu na to, że wiesz, no ja też się tam niedawno doczytałem jakiejś informacji, że tam w jakiejś tam grupie Słowian polskich nastąpił jakiś rozłam, tam krzyczą na siebie, piszą jakieś różne, że jeden jest dobry, drugi zły. No, nie wygląda to zbyt atrakcyjnie i teraz czy jest jakaś, nie wiem, możliwość, żeby puścić taką informację, słuchajcie, to my jesteśmy braćmi i mamy bardzo duży problem z tym, że nas cisną, ale docelowo musimy sobie z tym poradzić i wtedy no, pierwsze, jak to się mówi, kroki skierujemy do naszych braci Słowian. Robert, ja w ogóle tak pierwsze słyszę o tym, co ty mówisz o tych rozłamach, ale zwróć uwagę i naszym widzom też chciałbym zwrócić uwagę na to, że kiedyś kilka razy już mówiłem, w jaki sposób system rozprawia się z tego rodzaju pomysłami, na przykład w kategorii tak zwanych obudzonych lub też oświeconych, jak tam wolicie. Otóż montuje sobie takie grono, doprowadza do elitarności, później zamyka w aśramie pod przywództwem charyzmatycznego przywódcy, który zazwyczaj albo jest przekupiony, albo podstawiony, albo względnie ma się na niego jakiegoś haka. To są najczęstsze przypadki, bo bywają odstępstwa, nie tak, żebym jednych do jednego worka wszystkich wrzucał. I jak się ten aśram tam zawiąże, wybuduje swoje mury i ozłoci bramy, no to jest odizolowana, zepsuta część hodowli, która nie wychodzi na zewnątrz, a później należy dokonać od środka rozłamu i wtedy ludzie, którzy Bogu Ducha winni z pełną wiarą uczestniczyli w założeniu niemal mesjańskim, rozwalają się na czynniki pierwsze i przechowują w sercu swoje traumy latami, nie chcąc już podobnych wydarzeń. Przecież to jest działanie typowo agencyjne. Ja nie wiem, o której ty grupie mówisz, ale jak słyszę, że jak mi to opowiadasz, to ja mam skojarzenie natychmiastowe z agenturą. Ale może po programie mi powiesz, bo nie chcę tego zdziwienia, a może zdenerwowania prezentować widzom. Znaczy wiesz, to jest mail od naszych widzów dzisiaj przeczytany, więc jakby też nie chcę aż tak bardzo tutaj się rozwodzić, bo niech fakty same przemówią. Myślę, że generalnie takich prób i tak będzie wiele, bo wiesz, że praktycznie wszystkie te alternatywne ruchy gdzieś tam są duże próby, żeby rozwalić je od środka. Być może to tylko był taki fake news. Jak nie, to wszystko się okaże w przyszłości. Zobaczymy. Jeżeli to okaże się prawdą i te doniesienia będą częstsze, a ja część takich ludzi, którzy byli zadeklarowani w grupach słowiańskich, znam, więc apeluję o jakieś treści, które potwierdzą lub zaprzeczą tym wiadomościom. Natomiast ta próba została u nas bardzo dobrze przeprowadzona, jest przeprowadzana od wielu lat i też ten przykład żeśmy poruszali w naszych programach. Kiedy to pojawia się polityk tak zwanego środka, przy dwóch skrajnych ugrupowaniach, które odgrywają teatr walki o stołki
i zawsze jest grupa około 15% niezdecydowanych, którzy nie ufają ani tym, ani tym, względnie są na tyle bystrzy, żeby dojść do wniosku, że tu mamy bandę psychopatów i tu mamy bandę psychopatów. W związku z tym ja się wycofuję, szukam czegoś, co będzie bardziej mi odpowiadać, bo nie chcę wybierać między złem a złem. I pojawia się taki kreator nowej myśli społecznej, a właściwie społeczno-politycznej. Skupia rewolucyjnymi ideami tych niezdecydowanych, czyli te 15%, i w kulminacyjnym punkcie, kiedy już można by było cokolwiek zadziałać, doprowadza do rozpadu takich albo partii, albo robi taką bzdurę na ekranie, że wymachuje czymkolwiek, bronią, sztucznym penisem, bo też mieliśmy taki przykład, ja tego nie wymyślam, albo mówi, że należy powiedzmy kaleki odstrzelić, bo są obciążeniem dla społeczeństwa. Wspominaliśmy o tym przykładzie, na przykładach religijnym przed chwilą pokazałem to, a teraz mamy, jeżeli okaże się to prawdą, przykład na stowarzyszeniach czy zgrupowaniach, zborach, nie wiem jak to nazwać, prosłowiańskich. To jest dokładnie ten sam system i proszę naszych widzów o roztropność, żeby zobaczyli, że to jest kalka, która się tylko przekłada na kolejne ciekawe towarzystwo, które cokolwiek ma w sobie jakąś iskrę, chce coś zrobić, wykazuje zwartość społeczną, wręcz mądrość i inteligencję, zaradność, i taki zawsze taki lider prowadzi te owieczki na rzeź. Nas ratują struktury luźne, bez lidera. Nie potrzebujemy tego. Jeżeli ktokolwiek chce się nazywać w określony sposób, tam już mamy 3 króli w Polsce ogłoszonych, kilku prezydentów nowych, nawet kilka rządów zostało już zmontowanych. I co? I nic. My nie potrzebujemy tego. Wsadźcie to w kalosze. My potrzebujemy mądrych ludzi, którzy działają w terenie i organizują z powrotem zwartość naszą narodową i wracając do tytułu programu, tego dumnego orła, z tą piersią potrzebujemy, a nie na sztandarach tam gdzieś przy jakimś belwederze, bo to o kant kuli potłuc. Jeżeli my będziemy patrzeć na podobne wzorce, jak były, z których nic nie wyniknęło przez setki lat, no to jak, o jakiej Polsce my mówimy, o jakiej Lechii i o jakiej Konfederacji? Musimy sobie poradzić z tym zagadnieniem. I w ostatnim programie przeczytałem parę zarzutów, że od siedzenia nic się nie robi. No pewnie, że się nic nie robi. Chociaż nie, hemoroidy podobno. Więc można siedzieć przed kamerą, i taki zarzut bardzo często słyszę, no ale przed tą kamerą też ktoś musi siedzieć. Natomiast bardzo proszę powstrzymać się przed takimi komentarzami, ponieważ nie wiecie, co ja robię za kamerą. A właśnie w takich rozmowach, planach i planowaniu, co najważniejsze, ja uczestniczę, więc po prostu proszę o cierpliwość. Na tą chwilę zastanówcie się, kim chcecie być, bo bycie dalej Polakiem już nie jest taką nazwą, która mogłaby porwać miliony, bo każdy ma napisane na dowodzie osobistym, że jest Polakiem. My teraz potrzebujemy to udowodnić i odzyskać nasz kraj, odzyskać zarządzanie naszym krajem. No i wygonić stąd ludzi, którzy nam szkodzą. Zamknąć granice, unieważnić umowy i czekać, kto się zgłosi, aby ewentualnie renegocjować te umowy. W międzyczasie szukając sojuszników. Bo na Zachodzie sojuszników nie znajdziemy. Duże przykłady z dużych wojen, wiele przykładów z różnych układów i za każdym razem było tak samo. A w przypadku Anglosasów to nie może być inaczej, bo oni po prostu tak postępują ze wszystkimi.
przypadku Stanów Zjednoczonych, no weźmy sprawę Kurdów chociażby. Popatrzcie na fakty. Takim ludziom chcemy ufać? Jeżeli w biznesie ktoś nas oszuka, to dalej robimy z nimi interesy? Czy to jest właściwa droga? Ja jak kiedyś robiłem lata temu interesy jakiekolwiek, to nie robiłem już. Jedna nawalanka i do widzenia. A my ciągle patrzymy, no teraz się poprawią, teraz na pewno. Po wystawieniu faktury za stacjonowanie dywizjonu 303 na pewno się poprawią. Brawo, brawo. Taka jest moja opinia. Znaczy, wiesz, zgadzam się z nią w 100%, dlatego że zdecydowanie łatwiej robić interesy, bo właściwie jeśli chcemy dobrze funkcjonować, to musimy patrzeć na gospodarkę, na pieniądz, na to, z kim współpracujemy. No przecież mamy ich za miedzą. Są bardzo blisko, więc nie trzeba kombinować zbyt daleko, żeby osiągnąć całkiem fajne efekty. A każdy z tych krajów, tych narodów ma dosyć dużo walorów, którymi się może wymieniać. Może to nie jest taka abstrakcja jak w RWPG, bo nie o tym mówimy, ale równe partnerskie stosunki jak najbardziej. Tym bardziej, że ja uważam, że mamy tą wspólnotę językową, bo jednak łatwiej się porozumieć tutaj w tym kraju. A szczególnie moim zdaniem tak samo mentalna i kulturowa. To jest bardzo bliskie. Wiesz, ja tak na zakończenie troszeczkę tego naszego programu chciałem rzucić taki temat. Może zacznijmy od tego, co jest najłatwiejsze. Szukajmy wspólnych korzeni, wspólnych takich dobrze działających na nas pozytywnych rzeczy. Ja, wiesz, że jestem fanem muzyki. Może tym razem nie zejdziemy na tą muzykę rockową, która jednak dosyć mocno była zaznaczona poprzez anglosaskie wpływy, ale tą muzykę folkową. Ostatnio, wiesz, polubiłem kilka naprawdę takich bardzo fajnych zespołów. Akurat tak się złożyło, że to są grupy folkowe, jedna z Rosji, druga ze Słowacji. Na dole zalinkuję, to jest Otawa Jo i Hrdza. I mam taką propozycję, jeśli nasi widzowie też lubią tego typu muzykę, podzielmy się i dzielmy się wzajemnie, pokazując, że my słuchamy ich muzyki, oni naszej, żeby ci ludzie na dole zobaczyli, no lubimy, są polskie komentarze, to znaczy, że ci bracia Słowianie gdzieś tam wyłapują te elementy. Wiesz co, może to jest mały kroczek, ale niech on będzie. Wiesz co, zgadzam się, bo wiesz co, też obserwowałem u wielu narodów tą kultywację kultury muzycznej. Bardzo mi się podobała irlandzka na przykład. Tam właściwie wszyscy znają irlandzkie przyśpiewki. Bary są, nie wiem czy teraz, no ale jak bywałem w Irlandii, to bary są wypełnione po brzegi i oni doskonale się przy swoim folku bawią. Weźmy nawet taki sztuczny kraj jak Stany Zjednoczone. Tam powstał rodzimy folklor i on jest wysokiej jakości, bardzo dobry. I ludzie tam cenią sobie to, gromadzi ogromne rzesze słuchaczy i oni rzeczywiście się tym bawią. Co prawda folklor bałkański doprowadza mnie do szaleństwa i wolałbym go nie słuchać. Przynajmniej w wykonaniu tych, których znamy na naszym terenie. Być może są tacy, którzy by tego nie robili. Może odpadowo przysłali tutaj tego, co Skają śpiewał, jak mu tam. Bregowicza? Nieważne. Kto? Bregowicz. No nie, no to jest mizerne po prostu. Znaczy to jest hałaśliwe, ja tego nie jestem w stanie strawić, a może tam będą jakieś inni wykonawcy, którzy szanują uszy swojego słuchacza. Folklor rosyjski podoba mi się i jest tam wręcz pielęgnowany. Ukraińcy, którzy tutaj przyjeżdżają do Polski, nie potrafią żyć bez gitary. Wiem, bo kontaktuję się z ludźmi, którzy, znaczy inaczej, no naprawiam, sprzedaję też różnego rodzaju instrumenty, rozmawiam z ludźmi. Tam, gdzie jest zameldowany Ukrainiec albo jakaś grupa, jest zawsze gitara i zawsze te przyśpiewki ukraińskie. Czemu my mamy śpiewać anglosaskie przyśpiewki, skoro my mamy swój
doskonały folklor, który na całym świecie zawsze świetnie się sprzedawał. Nie wiem, czy znasz taką ciekawostkę, że nasz zespół ten Mazowsze? Taneczny Mazowsze, tak, Mazowsze, na przykład w Japonii, Japończycy oszaleli na punkcie naszego folkloru. Wiele lat tam jeździł i występował. Ciężko było w ogóle zamówić ten zespół w Polsce, żeby wystąpił, bo oni ciągle w rozjazdach. Więc promujmy tak nasze treści, nasze dźwięki. Przypominam jeszcze o tym, chociaż właściwie naszym widzom nie powinienem tego przypominać, ale gdyby udało nam się dotrzeć też do muzyków, żeby zainteresowali się przestrojeniem instrumentów na prawidłową skalę, nie na tą, która obecnie jest proponowana, wtedy zupełnie inaczej słucha się tej muzyki. Wiele prób zostało zrobionych i jeżeli my będziemy iść w tym kierunku, będziemy z tą, przecież muzyka nie ma lepszego przykładu na podniesienie wibracji. To jest czysta wibracja. Jeżeli my ją zaczniemy wyrównywać, to zaczniemy budzić w sobie te algorytmy, które słowiańskie, które w nas drzemią, w naszej krwi, w naszych komórkach, w pamięci komórkowej. Więc fajnie, że wpadłeś na ten pomysł. Podawaj te linki. Prosimy Państwa o to, żeby dla innych, niekoniecznie dla nas, bo nam byłoby ciężko przesłuchać wszystko, ale dla innych ludzi, żeby mieli możliwość zaznajomienia się z tym i zachłysnęli się tą prawdziwą Polską, tym wszystkim, kim jesteśmy. Bo daliśmy się nabrać na paciorki, lusterka i trochę dymu i kolorowe reklamy. Ładne samochody w leasingu lub na raty i domy spłacane po 25-30 lat. I uważamy, że w Polsce się polepszyło. No gówno się polepszyło, to jest nieprawda. Spójrzcie prawdzie w oczy. Gdybyśmy zachowali, uwolnili się od złodziejstwa Układu Warszawskiego, mielibyśmy lepiej niż cały ten Zachód. I gdybyśmy mogli mieć dostęp do tego, co jest nasze. Dostęp do tego, co jest pod ziemią. Ale to jest chyba temat na inną rozmowę. Nie chcę rozwijać tego w tej chwili, bo zanudzimy, co? Puszczamy muzykę, dzielimy się historią, interesujmy się, kupujmy książki, czytajmy. Czytajmy to, co jest ważne. Kadłubka, Bogu Chwała, Kroniki Wielkopolskie. Tych twórców, którzy zebrali i dokonali kompilacji. Możemy polecić pana Szydłowskiego, on co prawda chyba z Kanady nadaje, ale też ciekawie komentuje naszą historię. Pana Bieszka, który na... I żeby nie było wątpliwości, nie bierzemy od pana Bieszka pieniędzy za reklamę, ale uważam, bo kupiłem jego wszystkie książki i przynajmniej te pierwsze, które wydał, są niezwykłej wręcz wartości kompilacyjnej i trzeba się z nimi zapoznać. Czy się ktoś zgadza, czy nie, to może dopiero podjąć tą decyzję, czy też jeżeli musi już ocenić, po przeczytaniu. Ale trzeba to przeczytać, że coś takiego w ogóle było. Bo nasze dzieci o tym nie wiedzą. Wiedzą, że Mieszko I był w jakimś gnieździe. I na tym się kończy ich wiedza o Polsce. To myślę, że na dzisiaj temat został wyczerpany. Dzielmy się muzyką, szukajmy i zbierajmy materiały na temat naszej historii, bo to będzie bardzo ważne, bo tą historię trzeba będzie odkłamać. I tak jak Państwu wspominaliśmy, ja mam taką propozycję, komentujmy piosenki naszych sąsiadów z prośbą, żeby oni tak samo słuchali naszej muzyki. Może to jest taki zaczątek przypomnienia sobie tego, że nasze korzenie są wspólne. Ja mam jeszcze jeden pomysł na zakończenie, bo udało nam się zdobyć kontakty z tłumaczami języka włoskiego w wiadomym celu. Może znamy kogoś, kto biegle po rosyjsku będzie tłumaczył tego typu odezwy i my je po prostu tutaj nagramy. W naszym studio, czy też i po prostu spróbujemy je zamieścić na rosyjskim internecie. Niech się rozchodzi. Ja język rosyjski komunikacyjnie znam, ukraiński także.
białoruski średnio, chociaż widzę duże podobieństwa. Więc jeżeli ktoś by mi taki tekst poprawił, taką odezwę do narodów słowiańskich, to ja z prawidłowym akcentem jestem w stanie taki program poprowadzić i możemy tym sposobem zacząć chociaż tą ideę. No ja to kupuję. A ja się podejmuję. Dobra, czyli słowo się rzekło. Jeżeli taki ktoś, kto jest nauczycielem na przykład języka rosyjskiego, czy mieszkał, bo najlepszy byłby taki ktoś, kto mieszkał tam, bo on zna te niuanse, ma, wie jak to powiedzieć i mógłby mi pomóc, ponieważ no, nieużywany był ten język przeze mnie długie lata, więc nie mogę się pochwalić w tej chwili taką biegłością, ale myślę, że tydzień ćwiczeń i odzyskam tą formę. I chętnie się podejmę takiej odezwy. Dobrze, panie Sokal, odezwa w przygotowaniu. Dziękujemy bardzo za uwagę. Do widzenia. Dziękuję wam bardzo.